Witam wszystkich serdecznie po raz kolejny. Dzisiaj postanowiłem trochę inaczej, aczkolwiek w sumie to powinno się od samego początku zrobić. Chciałem wam po prostu powiedzieć, jak w ogóle zostać takim prepersem. Od czego najlepiej zacząć, jak do tego dążyć. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Przede wszystkim, od czego bym chciał, żebyście wszyscy zaczęli. No od tego, żebyście przeczytali chociaż jakąś jedną książkę, jedną pozycję traktującą o preparingu, czy też o survivalu. Nie będę już tutaj rzucał tytułami, nie będę tutaj też pokazywał jakichś konkretnych autorów, czy też przedstawiał, tak? Natomiast poszukajcie, co wam bardziej odpowie, co wam bardziej przypadnie do gustu, na tym się wzorujcie. Oczywiście zachęcam również do poczytania blogów w internecie, jest ich mnóstwo, czy to o survivalu, czy o preparingu. Zachęcam was również do właśnie przeglądania kanału YouTube, gdzie jest pełno filmików właśnie o tym traktującym. Nawet nie tylko po polsku, jak znacie obce języki, również zachęcam do oglądania tych w obcych językach, gdyż też jest tam wiele ciekawych rzeczy ujętych. Także od tego sugeruję zacząć. Druga sprawa. No, moja przygoda, pasja z preparingiem zaczęła się w sumie też, no, po pierwsze od przeczytania tego wszystkiego, co tutaj właśnie wam przedstawiłem na samym początku, jak i od rozpoczęcia robienia zapasów. Tak, najprostsza rzecz, zrobienie zapasów żywności, najpotrzebniejszych rzeczy, które zacząłem kupować w trochę większych ilościach, z długim terminem ważności. Mówiłem już o tym wielokrotnie w poprzednich filmikach, tak więc nie będę się tutaj powtarzał, ale można od tego zacząć. Od czego jeszcze można zacząć? No, można na przykład zacząć od swojego miejsca zamieszkania. Tak, rozejrzeć się dokładnie, jakie ono nam daje możliwości ewentualnej przetrwania sytuacji kryzysowej. Jeżeli ktoś mieszka w mieście, no warto się rozejrzeć na przykład, gdzie jest jakieś źródło wody, które można alternatywnie pozyskać, niezależnie od kanalizacji miejskiej. Na przykład, no taki przykład, tak? I jeżeli ktoś mieszka blisko lasu, tak? No warto wybrać się do tego lasu, zobaczyć, jaka tam jest roślinność, jakie są możliwości na przykład zbierania jagód, jeżyn, czy też grzybów. Jeżeli nie umiesz zbierać grzybów, nie znasz się na grzybach, warto się z kimś wybrać, kto się zna, nauczyć się tego, czy też rozpoznawać rośliny jadalne, tak? Więc też jest taka możliwość. Kolejna sprawa. No, powiedziałem na samym początku o zbieraniu żywności. No, ale też warto nauczyć się tą żywność przetwarzać, tak? Jeżeli nie umiesz robić weków, przetworów, czy to przetworów warzywnych, owocowych, mięsnych, warto się też tego nauczyć, tak? To na pewno zaprocentuje w dłuższej perspektywie czasu. Kolejna kwestia, którą chcę tutaj poruszyć. Fajnie by było nauczyć się podstaw ratownictwa. Tak. Jeżeli macie taką możliwość, ja na przykład miałem taką możliwość u siebie w pracy. Kierownik wysłał mnie na takie szkolenie niesienia pierwszej pomocy. Słuchajcie, przeszkolcie się w tym. To nie tylko pomoże wam na przyszłość, jak i również pomoże innym. Także chociażby umiejętność wykonania resuscytacji, umiejętność bandażowania w pewnych sytuacjach może być wręcz na wagę złota. Kolejna sprawa. Starajmy się oszczędzać. Tak, jeżeli wiem, że to jest ciężkie niekiedy, już też o tym mówiłem, wspominałem wcześniej, ale starajmy się oszczędzać. Wbrew pozorom, survival preparing nie musi być drogi, natomiast pewne kwoty zaoszczędzone raz, że się przydadzą w sytuacji kryzysowej, drugi raz, no, wspomogą nam rozwijać nasze pasje. Kolejną kwestią, którą tutaj chciałem poruszyć, to jest nasza sprawność fizyczna. Tak, dbajmy też o siebie. Nie tylko zapasy, nie tylko właśnie jakieś szkolenia, ale też poprawianie swojej kondycji, sprawności fizycznej. To jest też duży atut, no bo może być taka sytuacja, że przyjdzie nam uciekać jakieś 100 km, może na piechotę, więc tutaj, żebyśmy się po paru kilometrach nie zasapali, dobrze jest w miarę możliwości tą kondycję swoją poprawiać. Oczywiście rozumiem, że nie każdy może, ale w miarę możliwości jak najbardziej do tego wszystkich zachęcam. Więc to są takie w sumie podstawy, tak? Czyli takie najprostsze rzeczy, które właściwie możemy robić codziennie, bez wkładania jakiejś większej energii, to bez przeznaczania jakichś bardzo potężnych środków. Czyli reasumując, coś zacznijmy na ten temat czytać i rozwijać swoją wiedzę, nie tylko przeczytać i zapomnieć, ale też zastosować się do tego.
zacząć powoli zbierać jakąś żywność, nauczyć się robić te przetwory, tak, rozpoznać przede wszystkim swoje własne najbliższe otoczenie. No na przykład, jeżeli ktoś mieszka, no ja mieszkam w mieście, tak, ale jeżeli ktoś mieszka na wsi, dysponuje jakimś kawałkiem ogródka, pola, może warto byłoby posadzić trochę warzyw, trochę owoców, jakichś drzew, krzewów owocowych. Też warto o tym pomyśleć. To są takie najprostsze rzeczy, od których warto po prostu zacząć tą przygodę z preparingiem. Preparing to nie jest tylko hobby, to jest też styl życia. Kolejnym aspektem, który chcę tutaj poruszyć, no, jeżeli już chcemy być naprawdę takimi prepersami pełną gębą, no warto byłoby wtajemniczyć to swoich najbliższych, tak? Jeżeli macie dzieciaki, no to warto byłoby w to zaszczepić dzieciaki. To może być dla nich fajna frajda, tak? Wyjść do lasu na przykład, nauczyć je chociaż zbierać te jagody, tak? Czy też pokazać w domu, jak na przykład, nie wiem, oczyszczać wodę, czy też robić właśnie te przetwory. Czy też nauczyć się dzieciaki posługiwać kompasem. Bardzo fajna zabawa to może być, ale też przydatna umiejętność. No, też jeżeli jesteście w związkach małżeńskich, no to warto też tutaj porozmawiać ze swoją drugą połówką, tak? Też jakoś to wszystko wtajemniczyć. Może też ta druga połówka podzieli te pasje w jakimś stopniu. Także też jest to bardzo ciekawy aspekt i też warto zwrócić na to uwagę. Także o tych początkach to właściwie tyle. To ja tak powiem, wymieniłem takie najszybsze rzeczy, które mi przyszły do głowy. Oczywiście później możemy się bardziej rozwijać, typu na przykład, nie wiem, zapisać się na strzelnicę, tak, w miarę możliwości ci posiadanych środków, nie wiem, jeżeli mamy umiejętności, zdolności, możliwości finansowe, zapewnić sobie jakieś alternatywne źródło energii, chociażby jakaś fotowoltaika, tak, także tutaj będzie możliwości bardzo dużo, ale najpierw od jakichś takich najprostszych rzeczy, na przykład, nie wiem, wykonanie sobie piecyka, żeby podgrzać sobie wodę, czy to jakiegoś na spirytus, czy to na jakiegoś, żeby się paliły jakieś tam gałązki, żeby trochę tego ognia dało. Takich przykładów jest mnóstwo, powiedziałem takie najszybsze. Także zachęcam do poszerzania swojej wiedzy w tym temacie. O, właśnie widać część moich zapasów. O, popatrzcie. Tak, znicze też są. Też się przydają w sytuacjach kryzysowych. Taka ciekawostka. Także zachęcam Was do tego wszystkiego. Jak wy tam uważacie, to już co uważacie, przepraszam, na to wszystko, o tym wszystkim, to już zostawiam to wam. Mimo wszystko rozwijajmy się. Mam nadzieję, że ten filmik dla początkujących będzie pomocny. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.